Hej, siemanku, to Miazga Żnaśnie. Witam was w kolejnym odcinku testowania napojów na kanale. Dzisiaj napojem testowanym jest Pepsi o smaku ananasa. Ciekawy smak. Ciekawe, czy będzie dobry, bo tak pamiętam, że... Pamiętam, że jak piłem Pepsi o smaku mango, to Pepsi o smaku mango to była bajka. A zobaczymy, czy Pepsi o smaku ananasa też będzie dobry. O, smaczne. Smakuje mi. Czuć owoc. Nie jest jakoś super słodkie, tym cukry. A, bo to jest chyba słodzące, ale jak widać, cukry 0 gram, ale są pewnie substancje dosładzające jak zwykle. Ale jak właśnie nie ma cukru, to tak nie czuć, żeby to było jakoś bardzo słodkie. Czuć lekką słodycz, ale nie jest jakoś przesadnie słodkie to Pepsi. To mi się podoba w takim Pepsi, w takim małej puszce. Zastanawiam się, jak właśnie zwykły cukier zmienia się właśnie w energię, to czy takie substancje słodzone też się zmieniają w energię. To mnie właśnie zastanawia. Czy też jest właśnie ten cukier, na przykład może ścinać, znaczy nie ścinać białko, tylko właśnie jak się zażywa białko, jak się trenuje, jak się zażywa cukier, to właśnie jest trochę niezdrowo, więc właśnie się zastanawiam, czy takie substancje słodzące też mogą szkodzić na treningu. Ciekawe. Ale jakbym miał trenować, to nie piłbym na pewno nawet takiego bezcukrowego, tylko zwykłą wodę. A to gdzieś tam w lato na rowerku najlepiej. Wtedy chyba najlepiej jest pić takie zimne Pepsi. Nawet jest tutaj Summer Flower. Flavor. Czyli to jest taki wakacyjny smak. No, na rowerku w lato ciepło będzie. No to akurat będzie fajnie. Fajnie to komponować się. Spoko smak. Wstawiam tu notę 5 na 10. Dzięki wielkie za oglądanie tej recenzji. Zostawcie już teraz łapeczkę w górę, subika wraz z myczkiem. Napiszcie fajny komentarz. Udostępnijcie ten film znajomym. Zapraszam was także na poprzednie filmy, na następne. Hej, siemanko, to jest Miazga 16. Widzimy się w kolejnych recenzjach na kanale. Cześć.